miał pojawić się w naszym szlagierowym studiu, jednak natężenie ruchu nie pozwoliło na to, żeby dojechał do studia, więc bezpiecznie zatrzymał się na pobaczu i już teraz online'ową, bo technologia taką mamy, połączył się z nami Dawid Janiak. Witam cię gorąco, witam cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich widzów, witam cię oczywiście Sebastianie. Dawid, setki przemierzonych kilometrów, to wszystko po to, żeby promować nową płytę Apetyt na życie. My już znamy jeden utwór z tego, z tej płyty, ale powiedz mi, jak taki artysta jak ty, twojego pokroju, przygotowuje się do tego, żeby na świat wyszło to nowe wydawnictwo? Tak od kuchni, czy analizujesz te utwory, które już wcześniej się podobały publiczności, czy też szukasz czegoś nowego? Jak wygląda takie przygotowanie do wydania nowej płyty? Szczerze mówiąc, to wygląda tak, że tworzę to, co mi w duszy gra. To nie jest tak, że analizuję to i jakby badam psychologicznie pod kątem takim, żeby, nie wiem, była większa odsłuchiwalność czy oglądalność. Robię to po prostu od serca. To, co czuję, to przekazuję na nuty, nie wiem, na melodię, tak można powiedzieć. Nuty, melodię. Ale jest też jakiś taki mały powrót do tego, co było wcześniej, do tej twórczości, że na przykład to dobrze żarło, więc okej, idźmy w tą stronę? Nie. To w ten sposób w ogóle nie patrzę, bo chciałbym robić to, co jakby mi w duszy gra, to, co mi się podoba, a nie jakby też z drugiej strony, żeby dobrze to zabrzmiało pod kątem marketingowym, żeby była jak największa, nie wiem, odsłuchiwalność, oglądalność. Bardziej mi zależy na tym, żeby przekazywać to, co czuję. Zdaję sobie sprawę, że może być to czasem nietrafione, a czasem może i trafione, ale to jakby zawsze podlega ocenie już po jakby emisji, po premierze, nie? Dobra, Dawid Janiak w trasie, ale cały czas też razem z nami. Państwo zostańcie z nami, kolejne pytania już za chwilę. Popatrz, czas wszystko zmienia wokół nas. Lato jesiennych już nabiera barw. Z Dawidem Janiakiem Glachomy, Dawid na krążku, 12 utworów, jeden telewizyjnie już dosyć mocno ograny, znany wszystkim, dzisiaj też będzie premierowo jeden, o tym za chwila, ale co tak najbardziej inspiruje cię do tworzenia? Co mnie najbardziej inspiruje? Szczerze mówiąc, no chyba miłość, no bo o tym najczęściej pisze, tworzy, śpiewa. Romantyzm, to też, że jakby jest chęć odsłuchiwania przez ludzi tego, co śpiewam, czyli jakby spotykam się z wieloma miłymi wiadomościami, które mnie i rozmowami motywują mnie do tworzenia piosenek, do śpiewania. I to jest takim motorem chyba napędzającym, tak mi się wydaje. Dawid Janiak jest takim prawdziwym romantykiem? Myślę, że tak. Przy najbliższej okazji zapytamy małżonka. Dobra. Moi drodzy państwo, wy czekacie na premiera, a ja jeszcze mam kilka premierowych pytań, więc wy bądźcie blisko telewizorów, nikt się nie ruszajcie. Wygląda inaczej niż dziś. Tylko ty się nie zmieniasz dla mnie nic. Troszkę, Dawid, my już na ten temat powiedzieli wcześniej, ale może rozciągnijmy ten temat trochę bardziej, bo już o tych inspiracjach było. Ale to jest tak, że to ino twoje inspiracje powodują, że ten twój krążek tak wygląda, tak brzmi? Czy jednak tam wpływ też na ten krążek mają współpracownicy, ktoś, kto coś podpowie? No i oczywiście finalne zdanie żony, nie? Dobre pytanie. Wiesz co, Sebastianie, to jest tak, że ja jestem osobą decyzyjną. Jeżeli chodzi o linie melodyczne, jakby o muzykę, to przede wszystkim ja się tym zajmuję. Natomiast no to już też wielokrotnie powtarzałem i na pierwszej płycie, i na drugiej płycie zajmuję się pięknymi tekstami, oczywiście pod moją inspiracją, Justyna Adamczak. Natomiast te takie finalne brzmienie już wykreowane
pod mastering, no to jest sympatyczny przyjaciel mój od wielu, wielu lat, Marcin Grzela. Także dobrze, że zapytałeś, bo nie chciałbym pominąć, bo jednak się bardzo przyczyniają do mojej twórczości i do tej kolejnej płyty. No ale powiedz mi, takim recenzentem finalnym też jest żona, która, wiesz, która ci powie, że ja, to jest dobre, nie ruszaj, a ty jednak byś chciał coś zmienić. Nie. A jeżeli chodzi akurat o tą kwestię taką muzyczną projektu Dawid Janiak, to moja żona za dużo nie ma do powiedzenia. No dobra, miejmy nadzieję, że nie ogląda tego programu. Dawid, już za chwilę o tej nowej produkcji będziemy wspólnie klachać, więc jak Państwo są ciekawi tego, to zostajecie razem z nami. Jesteś jak pierwszy wiersz, którego nie zapomni nikt. Jesteś jak chłodny deszcz w upalne letnie dni. Dawid, to teraz o tej nowości, chociaż trzeba powiedzieć, że nawet podziękować Ci od razu za taką nowość. No bo jesień zbliża się wielkimi krokami, a ty tutaj proszę bardzo, lato i ja. No właśnie, skąd taki w ogóle pomysł, żeby jesienią dać jeszcze troszkę tego lata tym ludziom? Wiesz co, no to też jakby wynika z tego, że akurat tak się złożyło czasowo, że ten teledysk powstał dość późno. Założenie było takie, że miał powstać w czerwcu, ale no jednak było występów, no i nie było kiedy to zrealizować. Dlatego też no akurat taki okres z tą piosenką, że właśnie lato się kończy, a tutaj lato i ja. Dawid, a to tak jeszcze tak na marginesie, a która z pań cię zainspirowała do stworzenia tego numeru? Nie, proszę cię. Nie, no tak zupełnie poważnie, no to tutaj jeżeli chodzi o te koleżanki, no to są koleżanki mojej żony. To żona zadbała o to, żeby było kolorowo, żeby było wesoło. No mnie zainspirowała żona. Żona. Dobrze, politycznie poprawną odpowiedź i o takie nam właśnie też chodzi. Kolejne pytania już za chwilę. Jesteś jak dobry sen. Zanim o tym nowym teledysku, zanim o tej promocji, to jeszcze wróćmy na chwilę do tej jesieni. Wiesz, sytuacja już nakreślono. Jesień, spontaniczny wieczór, winko, myślisz o swojej ostatniej wydanej płycie, ale zadajesz sobie przy okazji takie pytanie, czy w ogóle zadajesz sobie takie pytanie, bo to też jest ważne. Kiedy ja, Dawid Janiak, wyda tak powszechnie znany na przykład jak Vito Bambino? Nie. W ogóle nie myślę w ten sposób, żeby gdzieś tam gonić za wielkimi karierami, wielkimi hitami. Ja myślę, że ciężka praca, małą rzeczką sukcesywnie, robić to, co się czuje i to samo przyjdzie. Ja tak nie podchodzę do tego, że siedzę sobie i tam cały czas wyczekuję, kiedy ten numer stanie się ogromnym hitem, kiedy ta płyta będzie na tyle popularna, że nie wiem, rozpoznawalny powiowo jak Elvis Presley. No dobra, to jak już legenda wywołano, to powiedz mi, na jakim etapie tej kariery w tej chwili żeś jest, jakbyś to mógł ocenić? Tak krótko, no to jestem chyba w odpowiedniej porze. Na wszystko ciężko pracuję. Myślę, że fanów mi przybywa, co jest dla mnie bardzo miłe. Coraz więcej spotykam się z... No to też tak brzmi trochę może górnolotnie, ale spotykam się z tymi dobrymi komentarzami na fanpage'u, co mnie to też bardzo motywuje. Chyba to jest w tym kierunku i w tym miejscu, gdzie powinno być. Czyli ta maszyna, ten projekt, który nazywa się Dawid Janiak, nabiera tego rozpędu? Myślę, że tak. Już parę lat minęło od momentu, kiedy pierwszy raz byłem u was. Bo to chyba, nie wiem, 6 czy 7 lat, ale przez ten okres naprawdę mogę powiedzieć, że mam czyste sumienie i że to jest uczciwa, rzetelna, cierpliwa i pracowita praca, można tak powiedzieć, pracowita praca. No w sensie, że jakby wykorzystuję każdą furtkę, żeby to było jak najlepsze, żeby to było takie, że się nigdy tego nie powstydzę. Tak, w dobrym miejscu teraz.
to my też są w dobrym miejscu, bo już za chwilę właśnie o tej premierze, o teledysku, Państwo zostańcie z nami. Jesteś i będziesz przy mnie tu. Jesteś i będziesz przy mnie tu. No to teraz o tej premierze już, Dawid, bo to nie przestanę kochać Ciebie. Nowy teledysk jest już, ujrzał światło dzienne. To numer 6 na Twoim ostatnim krążku, Apetyt na życie. Skąd i co jest powodem, że właśnie na ten numer padł wybór, żeby zrobić do niego teledysk? No, wydaje mi się, że jest najbardziej taki stylistycznie pasujący i do jakby przedstawienia tej naszej miłości, czyli mojej i mojej żony, a z drugiej strony też pasuje do stylu Dawida Janiaka, do tego targetu szlagierowego. No i tak postawiliśmy właśnie na tą piosenkę, że ona będzie trafiona. Zresztą dużo znajomych właśnie lubi ją słuchać i to też mnie trochę tak napędziło, tak zmotywowało, może faktycznie ten moment, żeby zrobić taką sobie i mojej żonie piękną pamiątkę w postaci teledysku wspólnego. No i tak to powstało. Czyli tutaj już od razu zdradzasz odpowiedź na pytanie, które że chciał zadać, w roli głównej kobieta, czyli? Moja żona, zdecydowanie. Nie może być inaczej. Zazwyczaj jest tak, że w telewizjach są jakieś pary. Ja jestem, można powiedzieć, takim narratorem śpiewającym. Natomiast przy tej piosence postanowiłem złamać trochę koncepcję. No i zaśpiewałem ją razem z żoną. W ogóle to tak nadmienię, że te chórki, które są w tle, żeńskie, i na pierwszej, i na drugiej płycie, to wszystkie robi moja żona. Także w tej piosence również będą one słyszalne. I to jest takie duże wyróżnienie też, muszę ją pochwalić, bo naprawdę wkłada też to w to serce. No i zna się na rzeczy, umie dobrze te głosy robić, nie? Dawid, dobra, to jeszcze o jedną rzecz zapytam, bo w tle teledysku taką bardzo fajna historia, ale też historyczna posiadłość, taką perełka architektoniczną, to jest miejsce, które można zwiedzać i odwiedzać? Tak, tak, jest to muzeum, jest to przepiękny zamek. Generalnie to ja kiedyś gdzieś przez przypadek zasubskrybowałem kanał tym pięknym zamkiem, pałacem, zamkiem. I stwierdziłem, że prędzej czy później muszę skorzystać i tego pięknego wnętrza i w ogóle jakby architektury na zewnątrz i stworzyć teledysk, bo naprawdę na żywo robi to ogromne wrażenie i polecam każdemu, żeby wyjechał się do Mosznej i sobie ten zameczek, tą posiadłość przepiękną zwiedził. Dawid, to my teraz życzymy Ci szerokiej drogi i dziękuję Ci za to, że ta chwila, żeś znalazł na to, żeby w trasie razem z nami wziąć i poklachać, i mam nadzieję, że już niedługo na żywo zobaczymy się w tym studiu. Zdecydowanie z tego miejsca was bardzo serdecznie witam, Sebastianie, i wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Też najmocniej przepraszam, że tak się złożyło, że nie mogliśmy się zobaczyć na żywo, ale na drugi. No i na to też liczę. Moi drodzy Państwo, Waszym i moim gościom oczywiście Dawid Janiak był. Ja Wam mogę polecić już za chwilę teledysk Nie przestanę kochać Ciebie. No i polecam płyta, na której znajdziecie właśnie ten numer Dawida Janiaka. Kiedyś porwie cię nostalgii wiatr, zostaw mi nadziei promyk, zapach twój, jakiś mały ślad. Będę szukał ciebie wszędzie, gdzieś w niebie i na piekła dnie, aż znów znajdę cię. Nie przestanę kochać Ciebie, nie wywiniesz się z mych rąk, już nie, bądź przy mnie blisko.
Przecz nas na resztę długich lat. Jeśli kiedyś znikniesz mi, jak znika sen, pójdę hen na koniec świata. Nikt i nic nie zatrzyma mnie. Wszystko będzie tak jak dawniej. Do stóp ci rzucę cały świat, bym mógł ci śpiewać tak. Nie przestanę kochać ciebie, nie wywiniesz się z mych rąk, już nie. Bądź przy mnie blisko, noc i dzień. Nie przestanę kochać ciebie. Czy tego chcesz, czy nie? Wezmę cię w podróż do gwiazd, gdzie nikt nie dotrze prócz nas na resztę długich lat. Przestanę kochać ciebie, nie wywiniesz się z mych rąk, już nie. Bądź przy mnie blisko, noc i dzień. Nie przestanę kochać ciebie, czy tego chcesz, czy nie. Wezmę cię w podróż do gwiazd, nie dotrze prócz nas na resztę długich lat. Z Dawidem Poklachane, Dawida nowość zagraną, a wy już teraz możecie na nią zagłosować. SMS-y wysyłacie na 7168 w treści LZ Stop i kod teledysku 2087. Nie mam roboty, nie mam pieniędzy. Szlagier pisza, żeby wyjść z nędzy. Składam do kupy słowa i dźwięki. Najciężej pisać wesołe piosenki. Pisać wesołe piosenki. Dzwonili do mnie z firmy płytowej. Co rzekł im sprzedał szlagry gotowe. Że nie zapłacą, nie mają z czego. Kozali pisać coś wesołego. Pisać coś wesołego. Napisz hopie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewo i gro, temu klaskają i lubią go na koncie jako szworca mu. Napisz hopie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewo i gro, temu klaskają i lubią go na koncie jako szworca mą. Baba nie ciepła i rozwód w toku, i alimenty większe co roku. Adwokat drogi, nie ma tańszego. Trzeba napisać coś wesołego. Pisać coś wesołego. W ciemnej ulicy bandzior mnie dorwał. Zegarek zebrał, pieniądze porwał. Jak mnie już skopał i złą ręka, to będą napisz wesoło piosenka. Napisz wesoło piosenka. Napisz hopie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewo i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jako szworca mu. Napisz hopie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, temu klaskają i lubią go na koncie jako szworca mą. Rom, pom, 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 pom. Jeden kopidoł, modusz robota.
kopie i grzebie, nawet w sobota. Jak mnie zobaczył, noc wytarł w rękach i go to napisz, wesoło piosenka, napisz, wesoło piosenka. Napisz hopie, coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gra, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. Napisz hopie, coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gra, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. I na koncie jakoś for samo. Jakoś for samo. No. To też tak jak my was informowali, roztomili Bernadetta Kowalską jest po zdjęciach do produkcji nowego teledysku. Z płyty najpiękniejsza nuta z całego serca dla ciebie. Teledysk powstaje do szlagieru z całego serca. Z całego serca życzę ci szczęściu i zdrowiu długich lat. Niechaj się spełnią twoje sny. Uśmiechaj się i żyj 100 lat. W surówkach produkcyjnych mogliśmy zobaczyć kolorowo zabudowa malowniczej wsi Zalipia. Zalipie to mała wioska, która leży w Małopolsce, a dokładnie na Powiślu Dąbrowskim. To też tutaj przyjeżdżają tysiące turystów z Polski i zagranicy, co by zobaczyć słynne malowane chaty. Nowoprodukcja już w drugiej połowie września zobaczycie na szlagierowo.pl. Opowiem, posłuchajcie, panie i panowie. Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest, dzisiaj gdzie? Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest, dzisiaj gdzie? Górny Śląsku, gdzieś jest, dzisiaj gdzie? Familoki, gdzieś tam na Giszowcu, tak wspomina chłopak o swym ojcu. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Na organkach starzyk grał jak z nut. Na barburkę order dali mu. Orkiestr dętych nie ma już. Instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Orkiestr dętych nie ma już. Instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Zatrzymajcie więc ten czas, który ciągle goni nas. My przesłanie, któż to wie, jak zły sen wciąż goni mnie. A więc proszę jeszcze raz, zatrzymajcie.
kręci się nam w oku. Coraz mniej tych starych familoków. Huty już nie dymią nam, taki dzisiaj mamy stan. Tą balladę dzisiaj śpiewam wam. Huty już nie dymią nam, taki dzisiaj mamy stan. Tą balladę dzisiaj śpiewam wam. Kto się czuł i ten się lubi, każdy.